Maciej Wolny, witam państwa ponownie w naszym kolejnym gorącym pytaniu na antenie telewizji w Polsce.pl. Razem ze mną cały czas jest redaktor Stanisław Janecki, Tygodnik Sieci. Panie redaktorze, dzień dobry. Kłaniam się pięknie, dzień dobry jeszcze raz. Rozpoczynamy kolejny temat, już zapowiedziany poniekąd przeze mnie w poprzednim programie. Temat europejski, temat dotyczący afery korupcyjnej w Parlamencie Europejskim. Budynek Parlamentu Europejskiego w Brukseli został przeszukany w poniedziałek po południu przez sędziego śledczego w towarzystwie zespołu śledczych z federalnego policji w związku z aferą korupcyjną, która wstrząsnęła Unią Europejską. Pytanie, czy panem redaktorem również wstrząsnęła, czy pana redaktora zaskoczyła? Za moment sobie też te szczegóły dotyczące poszczególnych zatrzymań, kwot, o jakich rozmawiamy, wymienimy, ale czy ta afera, to, że ona wybuchła, w ogóle jakoś zdziwiła, czy też zaskoczyła pana redaktora? Nie, zupełnie, dlatego że zarzuty wobec komisji były, kiedy przewodniczącym Komisji Europejskiej był Romano Prodi, włoski przewodniczący, były premier Włoch, były jeszcze za czasów Jacques'a Santera, czyli Luksemburczyka, więc tam nigdy nie było spokojnie, zawsze jakieś korupcyjne zarzuty były w tle, chodziło o mniejsze sumy, no ale to jest jakby analogia taka jak ze sportem. Dopóki kapitał też katarski nie pojawił się w piłce nożnej, to nikt przy zdrowych zmysłach by nie powiedział, że za jednego piłkarza, jak w wypadku Neymara, można zapłacić 220 milionów euro. I wcześniej to tak chałupniczo z tymi łapówkami było. Natomiast jak się pojawił Katar jako organizator Mistrzostw Świata w piłce nożnej, skądinąd sprawnie zrobionych i na dobrym poziomie sportowym, ale nie sportowo o to chodzi. Się bronił te mistrzostwa. To nie jest żadne usprawiedliwienie dla tego, co się działo. Obok tego to w grę wchodziły naprawdę duże pieniądze i Katar bardzo dbał o to, żeby na wszystkich możliwych szczeblach, instytucjach, organizacjach mieć dobrą prasę czy dobre opinie o sobie, no bo był ten problem traktowania pracy niewolniczej, no sprowadzano z Azji, szczególnie Hindusów, z Pakistanu, z Filipin, robotników, którzy tam traktowani byli wręcz jak niewolnicy. No nie jest przypadkiem, że 6,5 tysiąca tych ludzi zginęło podczas prac. No to jest porównywalne tylko z piramidami, z kanałem tym Suezkim czy z kanałem panamskim. Takie rzeczy we współczesnym świecie się nie zdarzały i zachachmęcono tak wielką liczbę zabitych czy ludzi, którzy zginęli przy takiej inwestycji, więc Katarowi bardzo zależało na tym, żeby zdobyć sobie przychylność każdego, kogo mógłby skorumpować. I mam wrażenie, że służby tego kraju, bo my o tym mało mówimy, miały dość dobre rozeznanie, że najpierw zrobiły sobie i biały, i normalny wywiad, kto jest podatny na takie rzeczy, prześledziły styl życia i wybrały sobie osoby, do których trafiły w punkt, nie musząc szukać. To tutaj wytłumaczmy, o co dokładnie chodzi i o kogo chodzi. Operacja jest następstwem zapieczętowania od zeszłego piątku biur asystentów parlamentarnych, w szczególności pracowniczki europosłanki Marii Areny i byłego pracownika Marka Tarabelli, a także wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego Ewy Kaili. Ewa Kaili została w niedzielę postawiona w stan oskarżenia, aresztowana decyzją belgijskiego sądu. Zarzuty wobec niej i trzech innych osób to korupcja, udział w grupie przestępczej i pranie pieniędzy. Śledztwo prowadzone jest w sprawie podejrzeń o korupcję właśnie w Parlamencie Europejskim. Kwoty u jednej z osób podejrzanych znaleziono 600 tysięcy, natomiast te, które zostały znalezione, przejęte w domu pani Kaili, nie zostały jeszcze policzone. Według informacji medialnych ta kwota jest sześciocyfrowa. Na pieniądze zostały znalezione w torbach. No to brzmi, szczerze mówiąc, dość kuriozalnie, ale co do tego katarskiego wątku, to tutaj zacytujemy panią Kaili w takim razie. Dyplomacja sportowa doprowadziła do historycznej transformacji, która inspiruje świat arabski. To w kontekście mundialu w Katarze. Inne jeszcze kwestie pojawiały się dotyczące wsparcia właśnie Kataru, więc stąd ten katarski wątek. Dodajmy, panie redaktorze, do naszej rozmowy jeszcze wypowiedź ze strony byłego europosła, obecnie posła Konfederacji Wolnościowców, Dobromira Sośnierza, który na antenie telewizji w Polsce.pl sugerował, że być może i inne kwestie w Parlamencie Europejskim są podszyte korupcją. Posłuchajmy.
się przyjrzymy na przykład intensywnej promocji tych samochodów elektrycznych przez Parlament Europejski, to ja myślę, że to też nie jest całkiem bezinteresowne, tak? No to, czyli sugeruje pan poseł, że to również mechanizm korupcyjny działa w kontekście samochodów elektrycznych? Tak, znaczy to jest przykład. Myślę, że z takich, jak weźmiemy te różne dyrektywy, to tam generalnie jest mnóstwo takich śladów takiego lobbingu, gdzie no trudno się dopatrzyć sensownych argumentów za tym, tak? No, nie, no, te samochody elektryczne są o tyle takim charakterystycznym przypadkiem, że no, z ekologicznego punktu widzenia, no im bardziej ja się staram wgłębić ten temat, tym bardziej nie widzę powodu, żeby akurat te samochody elektryczne tak bardzo uprzywilejowywać względem spalinowych. Czy pan redaktor przychyli się do tego, że na przykład kwestia samochodów elektrycznych, czy też parcia do tego, żeby tutaj różnymi rezolucjami, ustawami Parlamentu Europejskiego przepychać większą popularność samochodów elektrycznych w Europie, też budzi pewne kontrowersje? Czy ta kwestia zatrzymania pani wiceszefowej Parlamentu Europejskiego to dopiero wierzchołek góry lodowej? Oczywiście, że tak. To się zaczęło przecież od walki z freonami, które miały nam likwidować warstwę ozonową. Potem się okazało, że to zupełnie inne czynniki. Oczywiście te freony trochę wpływają, ale tam zjawiska magnetyczne, osi Ziemi, tam o tym także decydują. Obecnie nie ma właściwie żadnych problemów z tą warstwą ozonową, bo to jest w długich okresach czasowych. To była pierwsza taka kampania producentów sprzętu, który był zupełnie przestawiony na to, żeby tych freonów nie używać. Ogromne pieniądze wchodziły w grę. Mówię o tej kampanii dlatego, że tam było wiele dowodów na korumpowanie właśnie urzędników czy parlamentarzystów europejskich. Także te samochody elektryczne bardzo dobrze się wpisują jakby w te praktyki. Tam jeszcze dochodził taki czynnik jak wpływy rosyjskie, które częściowo wynikały z pewnej sympatii, z posiadania haków na różnych parlamentarzystów europejskich, ale częściowo wiązały się też z przekupstwem, że interesy Rosji były bronione, tam te wszystkie szczyty, Rosja, Unia Europejska, tym, że korumpowano, nie mam wątpliwości, że korumpowano wtedy przedstawicieli i parlamentu, i być może nawet komisji, nie samych komisarzy, ale pewno ich otoczenia, które jest bardzo wpływowe, więc to jest tylko element większej układanki. My tu mówimy o parlamentarzystach, ale przecież największe wpływy mają komisarze i ci ludzie, którzy dla nich pracują, takimi mózgami ich są. Jak już w pierwszej części mówiliśmy o nieistniejącym mózgu Platformy, to większość komisarzy posiada takie mózgi. Donald Tusk też posiadał oczywiście w swoim otoczeniu, przecież nie on za konkretną pracę odpowiadał, i to by wymagało zbadania, bo to są znacznie bardziej wpływowi ludzie i mogący więcej niż parlamentarzyści. Parlamentarzyści w końcu tylko mogą opowiadać, snuć pewien obraz tego, kto im płaci, natomiast komisarze i ich otoczenie bezpośrednie mogą dużo więcej. Podejrzewam, że w takiej instytucji i przy tak słabym prześwietlaniu tego, co robią, oczywiście istnieje przecież unijna służba korupcyjna, ale wykrywa jakieś, przepraszam za wyrażenie, duperele, natomiast takie rzeczy jej zupełnie umykają, i jakby to prześwietlić, to pewno by się okazało, że to jest wieża Babel po prostu. Szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola mówiła w Strasburgu o tym, że odwołuje, czy rozpoczyna procedurę odwołania wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego w celu ochrony integralności tegoż parlamentu. Też wspomniała o tym, że ta afera korupcyjna to jest atak na Parlament Europejski, na europejską demokrację, ale tak się zastanawiam w tym wszystkim, dlaczego pani Kaili, tutaj też idę w ślad za gazetą Frankfurter Allgemeine Zeitung, dziwi się właśnie, dlaczego Katar celował w wiceszefową Parlamentu Europejskiego z Grecji, która nie jest zbyt znanym politykiem, przynajmniej tutaj w opinii gazety. Co sądzi pan redaktor? Polska nie jest znaną. Natomiast w Parlamencie Europejskim jest znaną. Znaczy w Niemczech. To w ogóle posłowie Parlamentu Europejskiego to nie jest to, co by zaprzątało wyobraźnię przeciętnych ludzi we wszystkich krajach. Społeczeństw poszczególnych państw unijnych. Natomiast tak, nie chodzi o to, chodzi o środowiska dziennikarskie, chodzi o środowiska opiniotwórcze. I tutaj pani Ewa była produktem wręcz idealnym. To znaczy była bardzo znaną prezenterką telewizji greckiej,
chyba to się Mega nazywała ta telewizja, czy jakoś tak, przez parę lat rozpoznawana przez wszystkich, pełniła funkcję takiej nadwornej celebrytki. To się umocniło, kiedy przeszła do polityki, bo została posłanką w greckim parlamencie i od 2014 roku jest w europarlamencie. Ona, myślę, została wybrana celowo. Po pierwsze, z powodu jakby swoich walorów zewnętrznych, żeby to, co mówi, trafiało łatwiej do publiczności, no bo jest, ma taką powierzchowność, która przyciąga uwagę, i nie bez znaczenia było, myślę, to, kim jest jej partner, czyli Francesco Giorgi, taki Włoch, który słynie z tego, że na swoim Instagramie, zajrzałem tam, większość fotografii ma na swoim jachcie i gdzie tam pływa po kolejnych ciepłych morzach. Nie jest to jacht typu pana Abramowicza, trochę mniejszy, ale robi wrażenie, naprawdę godny. I jeśli oni trafiali do takich ludzi, to chcieli mieć po pierwsze celebrytkę, a po drugie tam na zapleczu tego jej narzeczonego czy partnera Francesca Giorgi, który był takim, no, też celebrytą, miłośnikiem luksusu, i oni wiedzieli, że jak ktoś prowadzi życie na tym poziomie, to musi mieć zasilanie pieniędzmi. W polityce aż takich pieniędzy nie ma, więc łatwo wpadli na to, że jeśli ich wezmą w obroty, to prędzej czy później skorzystają z propozycji nie do odrzucenia. No właśnie, czyli odkryli, że jest szansa na podkupienie tutaj tych konkretnie osób. A potem to cała rodzina się zaangażowała, bo tatuś pani Ewy także próbował, jak policja tam weszła do jej domu, to próbował uciekać z walizką pełną euro, dorwali go dopiero na ulicy, więc to był taki interes rodzinny, powiedziałbym, że wszyscy zostali zaangażowani, kto mógł tylko, no bo jak zobaczyli, jakie to są pieniądze, tam w domu, z tego, co ja czytałem w holenderskiej prasie wczoraj, to 2 miliony euro znaleziono u niej w tych workach. To już jest godna suma. No tutaj worki czy walizki na takie pieniądze w takim razie rzeczywiście byłyby potrzebne, chociaż trzymanie tego też, no, to cała sprawa wydaje się dość kuriozalna, ale idąc dalej, idąc tropem tych zatrzymań, idąc tropem osób podejrzanych, idąc tym, że jak wskazał pan redaktor, to w zasadzie taki rodzinny interes, jakie będą konsekwencje polityczne, jakie mogą być konsekwencje prawne dla tych zatrzymanych osób, szczególnie dla pani wiceszefowej Parlamentu Europejskiego? No te konsekwencje polityczne poniekąd już widzimy. Pasol ale ją wyrzucił, czyli greccy socjaliści, ze swoich szeregów. No właśnie, ale czy to będzie trwałe, czy to będzie pewna konsekwencja i czy to będzie też wpływało na funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego, bo są wskazania mówiące o tym, że trzeba uszczelnić ten system, żeby ci politycy byli, no, mniej podatni, że nie było możliwości takiego korumpowania. To są bajki oczywiście. Będzie próba zachachmęcenia tego wszystkiego, czyli obarczenia na przykład tatusia pani Ewy, czy tego lansującego się partnera, że to właściwie na marginesie parlamentu. Została zmuszona. Tak, a pani Ewa jakoś tam została wrobiona w to, no bo uczucie i tak dalej, więc jakby nie miała dość sił, żeby się temu przeciwstawić, a ponieważ mieszkali razem w jednym domu, więc znajdzie się jakaś próba wytłumaczenia tego, zupełnie narympał, myślę, że jakiś kozioł ofiarny, ale zupełnie nie z pierwszego szeregu wystąpi, z jednego prostego powodu. Gdyby te służby antykorupcyjne Unii Europejskiej połączyły siły z policją i prokuraturą w Belgii, to by się dokopali, jak sądzę, wielu jeszcze ciekawszych rzeczy, i będzie taka dramatyczna próba zamknięcia sprawy jak najszybciej, nawet poświęcając kogoś, żeby nie grzebano dalej, bo w konsekwencją tego grzebania mogłyby być kolejne odkrycia korupcyjne i oczywiście zbiorowa dymisja całej Komisji Europejskiej z Ursulą von der Leyen i próba
jakby zdelegalizowania mandatu Parlamentu Europejskiego, może wcześniejsze wybory do tego Europarlamentu, a na to sobie nie mogą pozwolić, więc na pewno to zachachmęca. No i jak to świadczy, drodzy państwo, o unijnych organach, o unijnych strukturach i mechanizmach, które funkcjonują i decydują o funkcjonowaniu Parlamentu Europejskiego czy też Komisji Europejskiej? Z tym pytaniem państwa zostawiamy, panie redaktorze. Pięknie dziękuję za nasze spotkanie. To jest organizacja, w której jest tyle pieniędzy, że zawsze się znajdzie ktoś, kto się na nie skusi. Redaktor Stanisław Janecki, Tygodnik Sieci. Pięknie dziękuję jeszcze raz, panie redaktorze. Państwa zachęcam natomiast do pozostania oczywiście z nami, z telewizją w Polsce.pl. Do zobaczenia.